Niepoprawnym ruchem zapaliła papierosa. Ja się wychowałam w domu, w którym nie było żadnych modowych magazynów, ale też w ogóle mało było w Polsce wtedy. Nie miałam takiego obycia ani modowego, oko niewyrobione, raczej łapserdak, jeśli chodzi o sposób ubierania się. Ja miałam starszego brata, więc raczej chodziłam w rzeczach po nim, odziedziczonych. Chciałam opowiedzieć o tej pierwszej sesji. Kiedy to? Najpierw przyszłam na casting do tego magazynu Egoist. Właśnie do Ewedona, do domu. I pamiętam, że mi się trzęsły nogi. No bo po raz pierwszy chyba wiedziałam, do kogo idę. I czułam jakąś presję tego, że po prostu oto gość, który sfotografował prezydentów i Boba Dylana i Janis Joplin. I co ja tam do cholery robię? Też jedna z moich ulubionych sesji, ten numer od Couture. Ja byłam właśnie z Emily Sandberg, z którą równocześnie zaczęłyśmy te kariery swoje. Także trochę przez przypadek nagle się znajduję w Nowym Jorku, wpadam w jakąś machinę. Dopiero teraz, tak szczerze mówiąc, jak teraz się patrzę na ten włoski Vogue, gdzie jedna dziewczyna ma 5 sesji w środku, to było to jakieś spektakularne. I to się samo gdzieś nakręcało, jeden sezon, drugi sezon, ja myślałam, że cały czas wrócę na studia po tym sezonie, ale potem po tym sezonie się zrobił następny, także w rezultacie musiałam wziąć dziękankę, potem moja własna matka własnoręcznie skreśliła mnie z listy studentów. I tak to trwało, dopóki właściwie nie urodziłam dziecka. Dopiero jak urodziłam dziecko, to wróciłam do Polski i znowu poszłam na studia. Się wydaje, że jestem taką fajną dziewczyną, ale tu jak Andrzej Neczko, który zresztą jest odpowiedzialny trochę za moją przygodę z modą, bo to Andrzej przywiózł mnie kiedyś do Warszawy i przez przypadek poznałam swojego agenta właśnie przez Andrzeja Neczkę, a niedawno Andrzej sprezentował mnie i mojemu mężowi taki oto rysunek, który charakteryzuje trochę mój charakter. A tutaj mamy jeszcze jakieś właśnie stare rzeczy, zdjęcie, które zrobił Paolo Roversi, mojego synka też. I pianino, czy jakiś kącik muzyczny, też jakieś moje zdjęcia, aczkolwiek muszę chyba z tymi zdjęciami trochę swoimi uważać, bo mój syn jest w takim wieku teraz, że mówi, że to jakiś totalny obciach.